Cześć, witam was bardzo serdecznie. To jest film na 20 tysięcy subów. A w tym momencie już 25 tysięcy chyba. No i oczywiście sobie robimy, tak jak obiecałem wcześniej, Q&A z lekkim dodatkiem kamerki. Och, zaszalałem. Bo wiele osób się pytało, jak wyglądam. No to tak wyglądam. Dam sobie to w rogu. Będzie jakiś gameplay. Jakiegoś noba leciał, pewnie mnie. O, i już widzę, że mi odbija ekran w okularach. To mam nadzieję, że lubicie takich cyborgów oglądać. A, i jeszcze. W tej kamerce może być dużo cięć, bo ja lubię sobie robić dużo cięć w montowaniu filmów. A że nie jestem jakoś bardzo obeznany w takich vlogowaniach ani innych formach przekazu tego typu, to będą cięcia. Także jeśli nie lubicie cięć, to skupcie się na gameplayu. Dobra, pytań było bardzo, bardzo dużo. Komentarzy pod tym filmem było ponad 400, tym co mieliście zadawać pytania. Także tam już nie pytajcie. Jeśli kiedykolwiek będzie jakieś Q&A, no to będzie brane z tego filmu. Albo zrobię kolejny taki sam jakby schemat, że jest wcześniej film, a potem jest drugi film. Także co, zaczynamy. No mamy 70 chyba pytań w notatniczku zapisanych, także sobie to zrobimy tak, w taki sposób. Więc co się powtarzało tak totalnie milion razy, to jak masz na imię, ile masz lat, bla bla bla. Jak masz na imię, już nie pamiętam, kto zadał pierwszy, ale oczywiście Damian, jeśli ktoś by nie wiedział jeszcze. Coś jak znany Nerwarian streamer. No to pierwsze pytanie już tak oficjalnie. Ile masz lat? No to 20. I uprzedzam pytania. Urodziłem się w 96 roku. W kwietniu 14. Jak to jest być siódmym fizem na świecie? Czy chodzę jeszcze do szkoły lub studiuję? A w tym momencie studiuję. I jak to jest być siódmym fizem na świecie? No byłem drugi chyba, czy coś takiego, na tej stronce lolski, jak sprawdzacie, to byłem chyba nawet pierwszy na świecie, także smutek, siódmy to jest smutek. W jakim programie obrabiasz filmy, jak długo zajmuje ci stworzenie filmu średnio? Obrabiam sobie w Sony Vegasie, na przykład ten vlog jest robiony w Sony Vegasie pewnie. Jak coś wymaga więcej efektów, pracy czy czegoś tam, no to wrzucam to do Adobe Premiere Pro albo innego jakiegoś programu od Adobe. Bo oni mają naprawdę bardzo dobre pluginy i tak dalej. No a stworzenie filmu tak zajmuje mniej więcej 2 do 3 dni. Zależy jaki film. Na przykład weźmy sobie ciekawostki, tak? Z ciekawostkami jest o tyle prościej, że one mają już swoją jakby ramę stworzoną. Bo wiecie, ciekawostki ja biorę z internetu, Wikipedię, jakieś Q&A, czasami nawet udaje mi się własne wymyśleć, ale ciężko jest wymyślić własne, bo raczej wszystko jest odkryte, także no ciężko tutaj coś wymyśleć, ale ogólnie takie ciekawostki na przykład właśnie mają już swoją ramę zbudowaną, bo macie już nadaną muzykę przez tchem postaci i łatwiej jest po prostu zbudować na tym film, bo jak robię jakiś inny film, którym chcę nadać klimat jakiś, to muszę znaleźć muzykę najpierw do niego, bo nie mogę robić filmu, ja tak przynajmniej robię, że nie mogę zrobić filmu bez muzyki, bo jak robię film, to zawsze bazuję na muzyce. Muzyka nadaje po prostu całą magię filmowi. Możecie zobaczyć to w filmie, chyba ciekawostki o Shurimie, gdzieś tam było na kanale kiedyś to zrobione. Jak zaczęła się twoja przygoda z Fizem? No to mniej więcej w drugim chyba sezonie. I tam była taka zapowiedź. Był taki potworek, coś a la Stitch z bajki Lilo i Stitch, nie wiem czy kojarzycie, zresztą fajna bajka. I on sobie ujeżdżał rekina. Taka była zapowiedź od Riot Games. I że to jakaś tam nowa postać, że śmieszna i ho ho ho. No i wyszła ta postać. I powiem wam szczerze, że na początku jakoś tak... słaba ta postać jest, nie? Znaczy podobała mi się ogólnie, myślałem, spoko, fajna postać, ale była słaba strasznie. Bo jak on wyszedł, to miał straszne bugi z tym Q, z E miał jakieś bugi, że jak kliknęliście dwa razy, to damage'a nie zaliczało i tak dalej, i tak dalej. Jak naprawili już wszystkie bugi po dwóch czy tam tygodniu, to już zacząłem nim grać i no mega mi się spodobał. Od razu go zacząłem po prostu mainować. Nie wiem, no zbyt fajna postać. Ile lat grasz już w tę grę i z jakiej dywizji najciężej ci było wyjść? Gram chyba 6 lat. Sezonów było 6. Gram od pierwszego sezonu.
Więc chyba 6 lat, nie? Nie chcę mi się już liczyć, ale wydaje mi się, że 6 lat albo 5. Z jakiej dywizji najciężej było mi wyjść? To był diament. Po prostu. Cały diament. Najciężej wyjść z diamentu. Wydaje mi. Opowiedz swój największy przypał. Twój największy przypał. No nie wiem. Kiedyś wybiłem okno w gimnazjum. To chyba duży przypał, nie? Czym w szkole się wyróżniałeś? Typu byłeś dobrym uczniem z nauk ścisłych, etc. A ja się czymś wyróżniałem? Uczyłem się, no... Nie wiem, dla mnie ta szkoła to jest useless totalnie. Najważniejsza jest matura, tak moim zdaniem. I to, co robicie... Kurde, ale mi się o kamerkę. To, co robicie w podstawówce, gimnazjum, liceum, nie ma, czy tam technikum, nie ma żadnego znaczenia. Chociaż w technikum chyba bardziej. Nie ma żadnego znaczenia, najważniejszy jest wynik z matury, bo to pokazujecie potem pracodawcy, czy tam na studiach matura, a nie świadectwo jakieś z gimnazjum czy z liceum. Także to, jakie macie oceny w gimnazjum, liceum, to kogo to kurwa obchodzi, nie? Skąd pomysł na kanał? Kiedyś byłem sobie młodszy i sobie oglądałem youtuberów różnych. I do nagrywania skłonił mnie chyba Gimper trochę. Taki stary Gimper, bo ten Gimper, co teraz jest, to taki showman, nie? A wtedy był taki Gimper, co robił gameplaye, takie bardziej na poważnie. I w ogóle było dużo let's playerów, teraz nic takiego nie ma, bo zmienił się po prostu... Zmieniła się widownia też trochę. No i właśnie taki Gimper sobie nagrywał i on nagrywał też League of Legends. No i mi się to strasznie spodobało i pomyślałem sobie, że będę wrzucał jakieś gameplay. Na początku kanału możecie zobaczyć, są jakieś gameplaye. Są mega niskiej jakości. Tak zresztą większość filmów tutaj na tym kanale na początku. Tak zresztą na każdym kanale. Są niskiej jakości po prostu. Także nie polecam ich oglądać nawet. Do tego jeszcze dochodzi fakt, że chciałem robić jakieś poradniki, bo dużo osób mi tam mówiło, hej, masz diament, bo wtedy miałem diament. Masz diament, czemu nie zrobiłbyś jakiegoś poradnika czy coś? Co myślę, a, dobra. Pierwszy poradnik był do Riven, bo wtedy jeszcze byłem One Trick Pony Riven, także no, grubo. Gruba historia. Najpierw Riven, potem Fizz, co będzie kolejne? Będzie chyba, nie wiem co. Czy LOL był twoją pierwszą grą MOBA? Tak. No nie grałem w żadną grę MOBA wcześniej. Dlaczego taki nick Next Level Fizz na YouTube? Nie wiem. Nie wiem, co w tym nicku widzicie dziwnego. Zobaczcie sobie nick Roka, Remiliusza Meciaszka, Rock Alon 2K. No, moim zdaniem bardziej pokrętny nick. Jak myślisz, kto wygrał Worldsy? No stawiałbym na SKT, ale... Nie wiadomo, wszystko się może zmienić. Worldsy to jest pokrętna sprawa, ale stawiam na SKT i to już któryś rok z rzędu wygrywają. No już znudziłyby im się wygrywanie i podłożyliby się. Byłoby ciekawie przynajmniej. Na jakim regionie grasz w LoLu i czy mam zamiar grać z widzami? Gram na EUNE, czyli nordyckim najlepszym serwerze. Artskę Ligę zapraszam. I czy mam zamiar grać z widzami? Zależy, w jakiej formie by to wyglądało. Pewnie na streamach dałoby się coś wymyśleć. A o streamach zresztą później powiem. Ale raczej tak jakiejś serii na YouTubie no nie będzie raczej z widzami. Chyba, że coś wymyślę niesamowicie fajnego. Czy masz zamiar lekko zmienić content kanału i zamiast samego LoLa również dodać inne gry czy seriale. Plebanie już bym nakręcił. Lekko content kanału zmieniać? No na razie mi się nie wydaje. Jeśli bym przestał grać w LoLa, to pewnie bym zaczął kręcić filmy z czegoś innego. Content zawsze się znajdzie. A czy wrzucać coś oprócz LoLa teraz w tym momencie? No nie wydaje mi się, bo z LoLa jest tyle do wrzucenia, że no nie ma sensu czegokolwiek innego wrzucać. Zresztą wydaje mi się, że na innych seriach i innych filmach byłoby znacznie mniej odbiorców. Także przychodzą zawsze ludzie i odchodzą, tak to jest. Jaka jest moja ulubiona linia po midzie? Po midzie, no wydaje mi się, że top lane, bo kiedyś mainowałem topa. Ale dżungla też jest fajna, tylko że jest mały problem, bo na najwyższych już ligach, gdzie ja jestem, te master tiery i challengery, no w tej dżungli już lepiej grają troszkę ode mnie, także no tam nie wyrabiam w tej dżungli. Ale na topie sobie jakoś daję radę. Jak zacząłeś swoją przygodę z League of Legends? Ogólnie to jest taka pokrętna trochę historia. Bo oglądałem sobie JJ Jokera.
oglądałem sobie JJ Jokera, jego filmy, i on wrzucał takie drunk playe, możecie chyba jeszcze znaleźć na YouTubie, na jednego kanale chyba, z właśnie Ligi Legend, i tam grał z kolegami i tak dalej. I ja wcześniej myślałem, to był pierwszy sezon właśnie, że ta gra jest płatna, czyli płacicie abonament. I jak usłyszałem w tym filmie, że ona jest darmowa, no to od razu chciałem to sprawdzić, czy to nie jest jakaś ściema, no bo taka gra i darmowa, no halo. Pobieram, odpalam, gram. Działa. Za friko. Moja pierwsza dywizja po placementach. Zależy w jakim sezonie. W pierwszym sezonie, jak zacząłem grać, dostałem złoto i na złocie skończyłem, bo to była moja pierwsza dywizja. Następne wszystkie sezony, jak kończyłem placementy, to wrzucało mnie do platyny 1 za każdym razem, po prostu. W tym sezonie też mi wrzuciło do platyny 1. Platyna 1 dlatego, że to jest najwyższy tier, jaki możecie dostać po placementach. I miałem chyba w trzecim sezonie dwa winy chyba miałem i 8 losów i dostałem dalej platynę 1. Od jak dawna nagrywasz i kogo oglądam na YouTubie? A na YouTubie oglądam dużo osób, bo YouTuba mam obeznanego, tylko że większość kanałów, jakie oglądam, to są angielskojęzyczne. Z polskich, no nie ma za dużo jakiegoś dobrego kontentu z polskich kanałów. Bardziej są takie, wiecie, gameplay, 10 minut dociągniemy, to, bez montażu, bez tamtego, 10 minut przywitania, 20 minut pożegnania z łapeczkami, z dupeczkami i tak dalej. YouTube to jest, no takie coś właśnie. I nagrywam od 2010 chyba, albo 2009 roku. Tylko wcześniej to była totalna amatorka i tak dla beki. Teraz staram się jakby więcej pracy w to włożyć, żeby to było, wiecie, do oglądnięcia. Czy twój kanał na YouTube nie przeszkadza ci w codziennych obowiązkach? Ja robię filmy i ogólnie cały ten szopkę YouTube'ową w taki sposób, żeby mi właśnie nie przeszkadzała. Czyli zawsze to robię, kiedy mam czas wolny i wykorzystuję ten czas, żeby sobie robić filmy. Czy widzi się rola przyszłego LCS-a? Nie, raczej nie. Jestem po prostu za słaby. I jakoś tak mam awersję do grania w drużynie na TeamSpeaku w 5. W której klasie szkole miałeś swoją pierwszą miłość? O, jakie tutaj pytanie padło. W podstawówce. Może na tym skończmy. Czy mam rodzeństwo? Mam brata i siostrę. I brat jest starszy o 6 lat, a siostra jest starsza o 12 lat. Czy mam zwierzaka i czy lubię jeść w fast foodach? Lubię jeść w fast foodach i powiem szczerze, że jem bardzo dużo w fast foodach, jak tylko mogę oczywiście. Ale ja nie tyję. Ja mogę jeść codziennie fast fooda i ja nie przytyję, ja jeszcze schudnę. Także nie wiem. I czy mam zwierzaka? No dwa koty. Dwa koty, jeden... Nie wiem, to są dachowce raczej. Ale przybłąkały się, były trzy, jeden sobie gdzieś poszedł, że tak powiem. No i są dwa, fajne takie. Może wrzucę jakieś zdjęcie tutaj na ekranie, sobie zobaczycie, ale to pewnie będą stare zdjęcia jakieś. Ile mam punktów maestri? Uwielbiam to słowo. Nie wiem, bo mastery points się mówi, a nie lubię po prostu tego spolszczenia. Na fizie. I jak myślisz, czy uda ci się dobić miliona? Milion raczej łatwo, nie? Ale no mam chyba 670 tysięcy w tym momencie. Także milion to nie jest jakieś wielkie osiągnięcie. Jakbym bił 10 milionów albo miliard, no to można mówić o jakimś osiągnięciu. Czy gdybyś miał do wyboru już więcej nigdy nie zjeść w życiu mięsa lub słodyczy, to co byś wybrał? No raczej bym nie zjadł słodyczy, bo mięsko jest bardzo, bardzo pyszne. Ile pieniędzy wydałeś na League of Legends? Oj, jak była ta... To chyba nie działa już. Jak była taka stronka, gdzie się dało sprawdzać, ile hajsu się wydało, to mi wyskoczyło ponad 500. Który z trybów w LoLu jest według ciebie najlepszy? Oprócz normalnego oczywiście. No, tutaj raczej każdy chyba tak samo odpowie. Urf. Urf to jest coś pięknego. Dlaczego nie zajmujesz się streamowaniem? Przecież cię ludzie lubią oglądać, a najlepszym tego przykładem, że nie jesteś zbyt aktywny, a widzów łapiesz. No, streamowanie mógłbym robić, tylko że potrzebny jest do tego internet i warunki. Tutaj, gdzie jestem teraz, mam
internet, ale nie mam warunków. Tam, gdzie jadę, czyli na studia, być może będę mieć oba. Także może będą streamy daily. Zobaczymy. I to, że mało wrzucam, a ludzie przychodzą, nie wiem. Ja nie mam czasu wrzucać filmów na przykład 3-tygodniowo albo 4, tak jak niektórzy to robią. Ja wrzucam raz na tydzień, czasami nawet raz na 2 tygodnie, a ludzie dalej przychodzą. Także dzięki wam za to. Najwidoczniej content jest dobry. Jak ci się podoba kawałek na Worlds? A chodzi o ten Z-Ignite, tak? No to jest coś innego. To jest taka piosenka, którą musisz sobie posłuchać tak z 5-6 razy. I jak się posłuchało ją za pierwszym razem, to się wydaje taka słaba, nie? Ale jak się już posłucha 5-6 raz, to naprawdę docenia się jakby głębię tej piosenki większą. I naprawdę fajny kawałek, polecam. Czy znajomi ciebie hejtują na YouTube i w ogóle powiedziałeś im o tym, że nagrywasz? Dużo znajomych wie, że nagrywam. Zdecydowanie za dużo, tak moim zdaniem. I czy mnie hejtują? Nie, raczej nie. Raczej nie, raczej propsują, że już tak odkręcić to, tak? Jakbyś zareagował, gdyby twój widz zadzwonił ci do domu i czy oglądam anime? Nie oglądam anime. Nie wiem, nie lubię tej kreski. Po prostu, nie lubię tej kreski. Chociaż Dragon Ball był w sumie dobry, jak oglądałem, jak byłem mały. I co tam było wcześniej? Jak zareagował? Aha, jakby ktoś mi zadzwonił do domu? Nie no, to dziwne trochę. Zmieszałbym się pewnie. Do domu to przesada. Jak jest jakieś spotkanie, albo na ulicy gdzieś tam, albo jakieś galerii, heh. No to okej, ale do domu, no dziwnie, dziwnie. Jaki chciałbyś mieć skin do Fiza? Taki wymyślony. Otworzysz sklep z koszulkami, chętnie bym kupił, czy zaczniesz kontynuować Reddita? Czy zacznę kontynuować Reddita? Raczej nie, bo od tego teraz służy grupa na Facebooku, na którą serdecznie zapraszam, już reklamując od razu. Rybacy Fiza. Nie wiem skąd tam się wzięło 1000 osób, ale jest 1000 osób. I jaki bym chciał mieć skin do Fiza? Taki, Riot zrobił już taki Galaxy, nie? Ale ja bym chciał taki, wiecie, mechaniczny, Mecha Fizz, czy coś takiego. Fajny był taki skin. Tylko, że już nie zrobił, bo jest ten Galaxy, tak? Także słabo. I czy otworzę sklep z koszulkami? Gdyby było jakieś zainteresowanie i miałbym jakby czas zrobić wzory, tak z 30 wzorów na koszulki i tak dalej, to pewnie bym otworzył, ale to musiałyby być naprawdę bardzo wysokiej jakości wzory, bo nie chciałbym sprzedawać jakiegoś krapu. Wolałbyś już nigdy nie zagrać Fizzem, czy nie grać w ogóle przez miesiąc? No pewnie w ogóle przez miesiąc. Jakbym już nigdy nie mógł zagrać Fizzem, no to zrobiłbym sobie po prostu przerwę na miesiąc, potem bym sobie grał. Czy miałeś coś wspólnego z użytkownikiem Next Level Riven? Next Level Riven to ogólnie mój kolega z gimnazjum i Next Level Riven z pokoziomkiem, tylko że tiltuje troszkę w grze chłopa, kopaczyna, zmienia sobie jakby upodobania, ale gra Riven, coś tam klika, kiedyś można było go spotkać na odcinku, także do Next Level Riven no nic nie mam, zresztą często się po prostu spotykamy gdzieś tam na mieście albo przy jakiejś buteleczce. Także tak to wygląda. Jaki jest twój ulubiony skin do Fiza? I tu was może zdziwić, ale ogólnie najbardziej mi się podoba ten atlantycki, naprawdę. Bo ten atlantycki nie jest taki przepakowany, nie jest taki tłusty strasznie, nie? Fajny jest atlantycki, naprawdę. Albo ten tundra, też jest bardzo fajny tundra. No i ostatnia ta chroma wyszła, to ten Pikachu żółty też jest bardzo, bardzo fajny. Jakie masz zdanie o Disie i co sądzisz o spamowaniu JD? Ogólnie Disa nie powinno się szanować. No niestety. To, co zrobił kiedyś i to, co on robi nawet teraz, no nie powinno być akceptowane. I ogólnie to, co zrobił, w ogóle to, co on zrobił kiedyś, to jest jakaś masakra, ale to, co on teraz robi, on się pogrąża w tej hipokryzji swojej niesamowitej. Dla mnie on jest, nie wiem, no masakra. Jaką postać zaczynałeś grać w ligę? Pierwszą grę rozegrałem Sionem, bo myślałem, ja lubię ogólnie nieumarłych, nie? I tak patrzę, o, nieumarły, biorę czaszka na ryju. Wtedy Sion miał troszkę inny design, taki był zielony, zgniły.
A potem zacząłem grać Riven, bo mi się podobała ta mechanika tych trzech skoków i tak dalej. Taka była skillowa ta postać, nie? Potem już te skoki ułatwili, znerfili ją trochę. Trochę się zmieniła ta Riven i mi się już tak bardzo nie podobała. Także no, grałem Riven, pierwszy mecz był Sionem w moim życiu. Czy będą jeszcze soczyste poradniki? Tak, soczyste poradniki będą, tylko to są bardzo, bardzo czasochłonne filmy. To są mega czasochłonne filmy. Chyba najbardziej czasochłonne z wszystkich, które miałem na kanale. Ale będą. Czy miałeś styczność z skryptami, cheaterami? No, oczywiście, że tak. Chyba większość osób, które grały powyżej diamentu albo w diamencie, nawet w tych niższych dywizjach można spotkać, ale rzadziej, bo oni od razu wchodzą do najwyższych lig już, jak się cheatuje, to wiadomo. No to miałem styczność i to bardzo, bardzo dużo, ale to jest nic. Te cheaty jeszcze nie są takie wkurwiające. Problem jest, kiedy ktoś DDoSuje i to było chyba w drugim czy trzecim sezonie, bardzo nagminne. W Diamencie 1 kiedyś, bo nie było Mastera kiedyś, był Challenger od razu po Diamencie. Jak byłem w Diamencie 1, było tyle DDoSów, przez co nie wbiłem po prostu Challengera kiedyś, także no elo. Tam większość Challengerzy to było cheaterów po prostu. Jaka jest twoja druga ulubiona postać w LoLu? Szczerze to nie wiem dokładnie, ale wydaje mi się, że Riven. No mam ten sentyment do Riven, no. Po prostu lubię tą postać, ale nie umiem ją za bardzo grać na najwyższym poziomie. Na niskich dywizjach pewnie bym zniszczył, ale na tych wyższych poziomach, no już mi słabo idzie Riven. Już widać moje wypalenie się jak peta. Mieszkasz w bloku czy w domu? Czy masz konto na Westie i czy myślałeś o tym, żeby przestać mainować Fizzo? Mieszkam w domu, pewnie na studiach będę w bloku mieszkał, wiadomo. Konto na Westie mam, nie gram na nim zbyt często, o ile w ogóle. Gram tylko, żeby nie spadło po prostu deka i żeby nie był. Tam jest chyba jakaś platyna, ale to nie obchodzi mnie w ogóle te konto. Kiedyś sobie je rozwinę bardziej, jak będę miał czas. I czy myślałem o tym, żeby przestać mainować Fizza? Nie, no raczej nie. Fizz jest fajny. Za bardzo lubię tą postać. Czekam trochę na te zmiany, tak? Nie, przestałem nim grać trochę ostatnio, bo chcę sobie podskillować inne postacie. Tak sobie troluję troszkę na tym masterze. Ale ogólnie, żeby przestać mainować Fizza, to musieliby, nie wiem, co zrobić z tą postacią. Chyba usunąć mu skok. Czy oglądałeś piłkę nożną, bądź kiedykolwiek grałeś, czy grasz? Nie, nie lubię piłki nożnej. Jakoś tak średnio mnie kręci to. Nie wiem, nie lubię tego oglądać. Nic tam nie widzę ciekawego. Co twoim zdaniem w kwestii psychologii jest najważniejsze w LoL, aby wygrać? Cierpliwość, pozytywne nastawienie do sojuszników, czy może coś innego? Nastawienie w League of Legends jest dość ważną kwestią. Takim najważniejszym aspektem jest to, żeby nie brać nic do siebie. Przegrana gra, no nie będziecie mieć 100% win ratio, tak? Nie gracie na skryptach kogmawem w dżungli. Także 100% win ratio nie będziecie mieć, zawsze jest gra, którą przegracie. Jeśli trafi się 8 gier pod rząd, które przegracie, no trudno, mogliście, to jest 50-50, możecie też możecie też wygrać 8 gier pod rząd. Także przegrane gry zawsze się trafią, najważniejsze jest takie nastawienie po prostu, że przegraliśmy, no byli lepsi. XD. Czy jak byłeś mały, to wydarzyło się coś, co do dziś pamiętasz, wypadek i tym podobne. Kiedyś, jak byłem mały i bawiłem się u kuzyna, to się przewróciłem na taki drewniany płotek na ogródku i sobie rozciąłem koło kolana skórę. Tak, no tak na pół centymetra głębokości. I mam, do dzisiaj mam bliznę. Także, no nieźle było. Była krew i ogólnie był płacz i zgrzytanie zębów. Co sądzisz o dręczeniu uczniów w szkole? Byłeś kiedyś świadkiem dręczenia lub byłeś dręczony? Reagować na takie zachowanie. Dręczenie w szkole to jest naturalna rzecz. Raczej. Zawsze jest osoba silniejsza, zawsze jest osoba słabsza. Czy ja byłem jakoś dręczony w szkole? No nie, ale wiecie, śmieszków jest dużo, ktoś tam przywiąże plecak do ławki, hi hi hi, zrobi kebaba, to każdego spotkało. Ale takiego dręczenia, że ktoś tam bił, wyłudzał pieniądze, nie, no raczej nie było czegoś takiego. Jakieś tam granice właśnie moralności i lekkie światło inteligencji w mózgach małpek z gimnazjum, z którymi chodziłem do klasy. Jeszcze było. Także no. Kto zrobił ci taki fajny baner i w jaki sposób i jakim programie? Jeśli nie, to poleć gość. Zrobiłem to ja, a wszystkie te fizy,
pikselowe, zrobił Next Level Riven. Ogólnie wszystko, co widzicie tutaj na kanale, dosłownie wszystko jest wykonane przeze mnie. Nie ma ani jednej setnej rzeczy, którą się wysłużyłem u kimś po prostu. Tylko te fizy są zrobione przez Next Level Riven. Reszta dosłownie w 100% jest zrobiona przeze mnie. I jeśli chodzi o program, to Photoshop jest. Jak grać coraz lepiej? Musisz traktować grę poważnie, bo jeśli traktujesz tą grę jako grę, to nie będziesz grał lepiej. Musisz ją traktować jako poważną rzecz. Jeśli zaczniesz ją traktować jako poważną rzecz, to zdasz sobie sprawę z błędów i tak dalej. I ogólnie dużo ludzi jest takich, którzy gram sobie w grę i tyle. No to masz golda, masz brązę i masz silvera. Jak już ktoś traktuje bardziej poważnie, że chcę być lepszy niż koledzy, to ma platynę. A jak ktoś traktuje tę grę, kurde, no chcę mieć, nie wiem, pierwsze miejsce na serwerze. No nie? Brzmi to tak, no, hardkorowo. Ale powiem wam, że jeśli traktujecie tę grę naprawdę poważnie, to nie da się nie mieć diamentu. Naprawdę, nie da się nie mieć diamentu, bo w tej grze wszystkie dywizje są tak beznadziejne, że ja nie wiem, jak można nie mieć diamentu, naprawdę. Jak można nie mieć diamentu w tej grze? Nawet grając Garenem na AD Carry, wbiłbym diament z runami AP. Naprawdę, wbiłbym diament. Nie da się nie mieć diamentu. No, nie da się nie mieć diamentu. Ja nie rozumiem, jak ktoś może nie mieć diamentu. To jest dla mnie totalna rzecz. Oczywiście mówię o osobach, które traktują tę grę poważnie. Jakby ktoś traktował tę grę poważnie, to nie da się nie mieć diamentu. A jak traktujecie tak, gram se, klikamy se z kolegami, aramki, hihi, i mamy brąz. I czemu nie mogę wbić diamentu? No kurwa, już wiesz czemu. Czy chciałbyś odwiedzić studio Riot Games, zobaczyć jak to się wszystko tworzy i tak dalej? O, bardzo bym chciał, naprawdę bardzo bym chciał takiego tripa zrobić do Riot Games, bo to jest naprawdę ciekawa firma i ma dość niezłe podejście do community swojego. Jeśli wiecie, jaka jest interakcja między Redditem a Twitterem a Riot Games, to wiecie, o co mi chodzi. Tam jest takie życie dość niezłe. I oni słuchają community swojego i odpowiadają czasami źle, czasami dobrze, ale to jest taka dziwna relacja, że tak powiem. No ostatnio Riot Games bardziej na social media patrzy. W tamtym roku patrzyli mniej i robili wszystko tak na sztywno. Teraz to wygląda znacznie, znacznie lepiej. No, także zleciały pytania wszystkie, ale to musi być pocięte. To musi być pocięte. Teraz patrzę na licznik. Wiecie ile jest czasu na tym? Ustawiałem kamerkę z 10 minut, bo nie wiem, odbicie i w ogóle. Ale jest godzina na zegarku. Godzina. Nie będzie godziny to trwało w życiu. Max 10-15 minut. Także poucinamy kilka rzeczy i zrobimy z tego taki szybki odcinek. Także dzięki za obejrzenie tego Q&A na 20 tysięcy subów. Już jest 25. No, do usłyszenia pewnie, nie? Zrobimy sobie takie Q&A kiedyś jeszcze. Co? Chcecie? Możemy sobie zrobić. No. To na razie. Pa. 1 minuta. Nie ustawię tej kamery w życiu. Dobre. Pomarańczowy.